Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam starych i nowych subskrybentów oraz osoby, które na kanale są po raz pierwszy, a może po raz kolejny, ale jeszcze tego kanału nie zasubskrybowały. Dzisiejszy odcinek będzie już powrotem do takich typowych true crime i będzie dotyczył seryjnego mordercy z Namibii. Do tej pory, no miejmy nadzieję, że tak już pozostanie, jest to jedyny seryjny morderca, który został odnotowany w tym kraju, gdyż Namibia uchodzi za kraj bardzo spokojny, bezpieczny, także tam morderstwa no, nie są na porządku dziennym inaczej niż w sąsiedniej Republice Południowej Afryki. A pomysł na dzisiejszy temat został mi podsunięty przez panią Alicję z grupy facebookowej pod tą samą nazwą Kryminalna Afryka. W języku angielskim tego mordercę określano jako B1 Butcher, co można przetłumaczyć jako rzeźnik z autostrady czy z drogi B1. B1 jest to droga w Namibii, która prowadzi z północy na południe, czy z południa na północ kraju, także w kierunku południkowym. Dlaczego właśnie tak go nazwano, rzeźnik z autostrady B1? No to jeszcze do tego wrócimy, a na razie starym zwyczajem, zanim zacznę opisywać samą sprawę, to coś powiem o kraju, w którym wydarzenia miały miejsce, a mianowicie o Namibii. Namibia jest krajem w większości pustynnym i powierzchnia Namibii wynosi 825 615 km². No to jest powierzchnia mniej więcej 2,5 raza przekraczająca powierzchnię Polski. Natomiast ludność tutaj według cenzusu z roku 2011 wynosiła 2 113 000. Natomiast no teraz może i 2,5 miliona według takich już oszacowań. No w każdym razie to jest taka ludność jakby Warszawa i te wszystkie okolice, ta aglomeracja warszawska, tam Wołomin, to będzie mniej więcej tyle tam dokładnie. Nie wiem, ale jakby tą całą populację z Warszawy i okolic rozmieścić na terenie tam Niemiec, Polski, jeszcze parę krajów takich mniejszych dorzucić, no to by mniej więcej tutaj no, by była taka proporcja. Także kraj jest słabo zaludniony, no dlatego, że większość kraju do zamieszkania się nie nadaje, no bo jest to po prostu pustynia i tyle. Namibia zajmuje pod względem zaludnienia przedostatnie miejsce po Mongolii, jeżeli bierzemy pod uwagę tylko państwa uznawane jako państwa niepodległe, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę terytoria zależne, no to będzie to 7 miejsce od końca, wtedy tutaj pierwsze miejsce będzie, to znaczy pierwsze od końca, czyli ostatnie miejsce będzie miała Grenlandia. Ten słabo zaludniony kraj jest jednak bardzo zróżnicowany etnicznie i tutaj to zróżnicowanie też odzwierciedlone jest w liczbie języków, które są uznawane za języki urzędowe czy języki takie, no można powiedzieć, półurzędowe. Status języka urzędowego ma język angielski, natomiast jest jeszcze 8 języków, które mają status języków narodowych i 3 języki mające status języków regionalnych. Zróżnicowanie etniczne jest również bardzo duże. Tutaj będzie tabelka i tutaj
procenty powinny się pokazać, jak kogoś to interesuje. Natomiast historia, no, historia jest bardzo bogata tutaj, właśnie to zróżnicowanie etniczne, no to ono jest odbiciem bardzo złożonej historii. Pierwszymi mieszkańcami Namibii, dzisiejszej Namibii, były ludy San, Damara i Nama. Właśnie od tego Nama pochodzi nazwa pustyni Namib, no i kraju Namibia. Natomiast w około XIV wieku rozpoczęła się imigracja ludów Bantu na to terytorium. Te ludy Bantu, no to są ci, no co teraz się niepoprawnie politycznym słowem określa jako Murzyni. Natomiast te ludy San to kiedyś byli określani, no do dzisiaj nawet są określani jako Bushmeni. To nie jest to w zasadzie słowo pejoratywne. Natomiast te grupy, to ogólnie to się mówi o Khoisan, tam są te grupy mieszkańców właśnie południa Afryki. To oni się cechują jaśniejszą skórą, pewnymi cechami anatomicznymi, no i odróżnia ich to od ludności z grupy Bantu. Natomiast w tej chwili ten lud Ovambo tutaj jest dominujący, no i to jest lud Bantu, także w tej chwili przewaga jest ludów Bantu. Natomiast pierwsi Europejczycy przybyli pod koniec XV wieku i to byli Portugalczycy, z tym, że Portugalczycy nie zatrzymali się na tym terytorium, po prostu no, uznali go za mało interesujące. I dopiero kolonizacja europejska, no to wiek XIX. Początkowo było to raczej osadnictwo różnych grup osób pochodzenia europejskiego, ale nie tylko europejskiego. Natomiast formalna kolonizacja nastąpiła w roku 1884 i teren dzisiejszej Namibii odtąd stał się znany jako Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia, Deutsche Südwestafrika. Jedynie teren Walvis Bay i Wysp Pingwinich należał do Brytyjczyków, bo Brytyjczycy zajęli ten teren w 1878 roku, czyli 6 lat wcześniej, przed kolonizacją niemiecką, no bo już przewidywali, no bo to był ten okres, kiedy decydowano o podziale Afryki. Niemcy zajmowali się tam rolnictwem w Namibii, zajmowali się też wydobyciem diamentów między innymi, bo już wtedy były odkryte. Do dzisiaj zresztą Namibia tutaj słynie też i z diamentów. Natomiast no, rządy niemieckie niekoniecznie podobały się ludom tubylczym i w roku 1904 wybuchło powstanie i trwało ono do 1908 roku. No i niestety Niemcy to powstanie bardzo krwawo tłumili i tutaj no, nie ma czasu wdawać się w szczegóły, natomiast no, okres tego tłumienia powstania uważany jest za pierwsze ludobójstwo w XX wieku. No, efekt był taki, że od 24 tysięcy do 100 tysięcy osób zginęło bądź się zmarło z ludu Herero, natomiast około 10 tysięcy zginęło lub zmarło z ludu Nama. Część zginęła oczywiście bezpośrednio w walce, natomiast część, no zwłaszcza kobiety, dzieci, no to zmarli w obozach koncentracyjnych,
które były właśnie dla ludności cywilnej utworzone. No i tutaj jest tak, niektórzy historycy przynajmniej sądzą, że tam już zaczynano stosować metody, które znane były z czasów II wojny światowej. Także tutaj no nie przyniosło to pozytywnych recenzji, że tak powiem, Niemcom. Już wtedy było krytykowane przez prasę, no głównie brytyjską. No przyczyny tutaj też były polityczne, bo już wtedy ta rywalizacja istniała. Natomiast no ja tylko może krótko powiem, że do pojednania między Niemcami a Namibią, no to doszło już no w zasadzie w już XXI wieku, bo w 2004 roku oficjalnie Niemcy przeprosiły, natomiast jeszcze wtedy nie używano tego słowa ludobójstwo, zbraniano się przed użyciem słowa ludobójstwo, natomiast to słowo zostało dopiero użyte przez Bundestag w 2015 roku. No i później się zaczęły pojawiać takie gesty ze strony Niemców, mianowicie zwrócenie czaszek zmarłych z ludu Herero i Nama. Czaszki te były zabrane do Niemiec i później wykorzystywane no, w badaniach naukowych, no, czy pseudonaukowych, bo próbowano tam udowadniać no, wyższość jednych ras, niższość innych ras, także no, znamy te sprawy, rozwodzić się tutaj nie będziemy. No, długo się zbraniano przed wypłatą odszkodowań. No, w ogóle problem odszkodowań to jest bardzo kontrowersyjny problem, no ale w maju tego roku, czyli 2021, zgodzono się, że wypłacony zostanie 1 100 000 000 euro. No to jest suma, która będzie wypłacana nie od razu, tylko w ciągu 30 lat i pieniądze te będą przeznaczone na rozwój tych ludów, które wtedy były dotknięte ludobójstwem, czyli głównie Herero, Nama, też lud San. Także nie jest to, z tego co wiem, kwota, która nazywa się odszkodowanie. Tutaj, no jak mówiłam, kwestia odszkodowań to jest bardzo śliski temat, no my ją znamy z kolei z naszych doświadczeń i no nie chciałabym tutaj wchodzić w ten temat, bo nie jest to temat naszego podcastu. Jeżeli już mówimy o historii, no to przejdźmy do I wojny światowej, kiedy to premier Związku Południowej Afryki, Louis Botha, zdecydował się, że przystąpi do wojny po stronie brytyjskiej, no bo wtedy Związek Południowej Afryki był dominium brytyjskim, no więc zdecydował, że będzie współuczestniczyć i będzie walczyć po stronie Brytyjczyków. No, jakiś czas temu walczył po przeciwnej stronie, no ale to już jest inna sprawa, też ciekawy temat historii, ale nie ma czasu. W każdym razie dało to okazję Południowej Afryce do zaanektowania niemieckiej Afryki Południowo-Wschodniej. No i po pierwszej światowej zdecydowano, tak Liga Narodów zdecydowała, że to będzie, no w zasadzie to powinien być mandat Ligi Narodów, dlatego że kolonie niemieckie, no to tam zostały przejęte przez inne państwa, no to było pod kontrolą Ligi Narodów, no i właściwie, że Południowa Afryka będzie tutaj opiekować się tym terytorium, no i będzie tam dbać o rozwój, no i tak dalej, no dużo takich określeń było, no jak z tą dbałością o rozwój było, to inna kwestia, natomiast później po II wojnie światowej to
sytuacja się nie zmieniła, chociaż już wtedy Organizacja Narodów Zjednoczonych no już zaczęła coraz bardziej krzywym okiem patrzeć na tą aneksję przez południową Afrykę i zdecydowała, że to będzie terytorium mandatowe Organizacji Narodów Zjednoczonych. No ale Południowa Afryka, już wtedy Republika Południowej Afryki, no powiedziała, że no my nie oddamy tego, to będziemy tym administrować, no i co nam właściwie zrobicie. No i taka sytuacja trwała dosyć długo, że było to po prostu de facto terytorium zarządzane przez Południową Afrykę, natomiast formalnie no, ta aneksja nie była uznawana. Dopiero w roku 1990 Namibia uzyskała niepodległość. No ja tak mówię skrótowo, natomiast wcześniej jeszcze były walki i toczyła się tam tak zwana no, wojna zastępcza, po angielsku to się mówi proxy war, dlatego że tamten ruch wyzwolenia to był SWAPO w skrócie, czyli Southwest Africa People's Organization, to znaczy to była taka organizacja polityczna, natomiast no, miała też swoje zbrojne ramię, no i prowadziła walkę zbrojną po jednej stronie, no i ta walka była wspierana przez Związek Radziecki, ale też nie bezpośrednio, tylko tam brały udział oddziały kubańskie. Także wojsk radzieckich tam nie było, natomiast były wojska kubańskie. Natomiast po drugiej stronie no to były wojska południowej Afryki. Formalnie to wojny nie było, natomiast no nieformalnie toczyła się tam właściwie to regularna wojna. I dopiero w 1989 roku ówczesny minister spraw zagranicznych RPA, Pik Botha, znowu kolejny Botha, jeszcze nie mylić się z PW Bothą, który był w tym czasie prezydentem, tak, bo to był system prezydencki, więc był prezydentem, natomiast Pik Botha, nie wiem, czy byli spokreślenieni, bo Botha to jest bardzo częste nazwisko w Republice Południowej Afryki, takie były, żartowało się, że w każdym rządzie jakiś Botha musi być, no teraz jak rządy sprawują czarni głównie, no to tam, no może jakiś sekretarz stanu też będzie, jakiś Botha się znajdzie w ministerstwie, no bo tam też Afrykanerzy nieliczni wprawdzie, ale jakieś tam funkcje w partii rządzącej też zdarza się, że pełnią, więc no ale to już taka uwaga inna, no Botha jest w każdym razie najczęstszym nazwiskiem wśród Afrykanerów. No i tenże Pik Botha zaproponował, że wojska kubańskie mają się wynosić z Afryki, no ale za to RPA uzna niepodległość Namibii. No i tak się stało. Namibia została niepodległym państwem. No i teraz tutaj flaga i herb. No i zwróćmy uwagę teraz może na herb Namibii. No, flaga jest takim słoneczkiem, także natomiast herb jest taki bardzo zoologiczno-botaniczny. Teraz Państwo ten herb Namibii powinni widzieć i widzą Państwo tarczę herbową, która jest powtórzeniem flagi. Natomiast ta tarcza jest przytrzymywana przez dwie antylopy oryks, a na szczycie siedzi bielik afrykański. On siedzi na diamentach. Tutaj na górze tarczy są diamenty, natomiast to jest bielik afrykański, dosyć realistycznie przedstawiony, tylko w innych kolorach niż w rzeczywistości. Natomiast na dole jest roślina. I to jest bardzo ciekawa roślina. Ona występuje tylko na północy Namibii i na południu Angolii, na pustyni Namib, na pewnej części pustyni Namib, nie na całej.
Jest to Welwitschia mirabilis, czyli Welwitschia przedziwna. Nazwa Welwitschia pochodzi od nazwiska odkrywcy tej rośliny, to znaczy no, pierwszego człowieka, który opisał tą roślinę w sposób naukowy, no bo mieszkańcy dzisiejszej Namibii znali tą roślinę już dawniej. I Welwitschia należy do gniotowców. Natomiast te gniotowce to jest taka mało liczna grupa roślin nago zalążkowych, czyli spokrewnionych z drzewami iglastymi. Natomiast drzewa iglastego to ona w żaden sposób nie przypomina, a wygląda tak, że ma taki jakby ścięty pień i z tego pnia wyrastają dwa liście. I przez całe życie roślina tylko wytwarza dwa liście, a żyje bardzo długo, bo nawet ponad 1000 lat. I te liście później przez wiatr są postrzępione, także to wygląda jak taki wianuszek liści, ale tak naprawdę to są dwa liście. W Namibii też występują inne rośliny. Właśnie niedawno odkryto taką roślinę w Namibii właśnie na pustyni, która na tyle jest niepodobna do innych roślin, że tutaj w osobną rodzinę wydzielono. Także Welwitschia nie jest jedyną taką dziwaczną rośliną. No ale jak Państwo się domyślają, tutaj nie będziemy się za bardzo zachwycać pięknem roślin, ani też turystyką, która jest jednym z czterech filarów gospodarki, bo to jest rybołówstwo, rolnictwo, turystyka, no i właśnie to wydobycie diamentów przede wszystkim. No ale nie o tym będziemy mówić. Będziemy mówić o rzeźniku z autostrady B1. I teraz już wrażliwych widzów ostrzegam, będę opowiadać o pewnych rzeczach, o których może nie chcieliby Państwo słyszeć przy posiłkach. Nie, obrazków żadnych nie będzie makabrycznych, natomiast wyjaśnijmy określenie rzeźnik z autostrady B1. No po prostu z autostrady B1, dlatego że wokół autostrady B1, to znaczy no w pobliżu autostrady B1, znajdowano rozfragmentowane części ciała ludzkiego. I dlaczego rzeźnik? No bo one były tak profesjonalnie rozczłonkowane, także no nawet było podejrzenie, że sprawcą może być faktycznie ktoś, kto z zawodu jest rzeźnikiem. Inna nazwa tego mordercy była Comas Ripper, czyli rozpruwacz z Comas. Comas to jest rejon, który jest w środkowej części Namibii i to jest rejon, w którym znajduje się stolica kraju Windhoek, czyli to jest rejon no, dosyć zaludniony jak na Namibię. W sumie jest około, no w tej chwili ponad 350 tysięcy mieszkańców, wtedy może trochę mniej było, no powiedzmy koło 300 tysięcy mieszkańców, no jak na kraj zaledwie tam dwumilionowy, no to jest to dosyć zaludniony rejon. I tutaj to określenie Ripper, no to tak jak Jack the Ripper, czyli u nas nazywany Kubą rozpruwaczem, no tutaj będzie więcej tych analogii pomiędzy właśnie tym mordercą z autostrady B1 i Kubą rozpruwaczem. Do odkrycia pierwszej zbrodni, którą później przypisano właśnie temu rzeźnikowi z autostrady B1, doszło w sierpniu 2005 roku. W pobliżu obwodnicy zachodniej, Western Bypass, w pobliżu właśnie tej autostrady B1, znaleziono
ciało kobiety. Ciało było nagie, okaleczone, ale mimo tego okaleczenia można było stwierdzić, że ofiara ta została przed śmiercią uduszona. I udało się osobę zidentyfikować. Była to 22-letnia Melanie Janse. Za dużo na temat tej osoby znaleźć informacji nie mogłam, natomiast znalazłam tylko taką informację, że osoba ta pracowała no, w takim zawodzie, o którym tutaj bym nie chciała ze względu na algorytm YouTube'a używać nazwy tego zawodu, no ale Państwo się domyślają, o jaki zawód tutaj chodzi. I też inna informacja jest taka, że ta osoba należała do tej grupy ludności kolorowej, bo to wszystkie znalezione ofiary właśnie były z grupy ludności kolorowej. Tam w jednym opracowaniu jest napisane, że czarne, ale to raczej właśnie chodzi o te kolorowe, no na pewno nie białe, ale raczej właśnie z tego ludu Nama, dlatego że tutaj podana jest taka informacja, że wszystkie ofiary, które zostały zidentyfikowane, mówiły biegle w języku Afrikaans lub w języku ludów Nama, bądź też w obu językach, więc tutaj raczej z tej grupy etnicznej te ofiary pochodziły. Natomiast tutaj zaznaczam już od razu, uprzedzam, że niektóre ofiary nie zostały zidentyfikowane do tej pory. Natomiast Melanie Janse została zidentyfikowana i tutaj to właśnie ona jest tą pierwszą ofiarą rzeźnika. Kolejną ofiarą była znaleziona 25 września 2005 roku Juanita Mabula. Juanita Mabula zajmowała się podobnym zajęciem jak Melanie Janse. O Juanicie wiemy nieco więcej niż o pierwszej ofierze. Tutaj wiemy, że miała lat 21 i tygodnia brakowało jej do ukończenia 22 lat. Wiemy też, że miała 5-letnią córkę i osierociła właśnie tą 5-letnią córką, z tym, że córką zajęła się jej babcia. Ciało Juanity zostało znalezione nagie, tak samo jak ciało Melanii. Ale tutaj no już jeszcze gorsza sprawa była, bo ciało było bez głowy. Też taka inna charakterystyczna cecha dla tego mordercy była taka, że te szczątki ofiar znajdywano, i to będzie też dotyczyło późniejszych ofiar, że znajdywano je tak jakby przez pewien czas przebywały w chłodni, czyli morderca zabił, nie wiadomo gdzie zabił, nie było znane miejsce zbrodni. Następnie przez jakiś czas przechowywał te ciała czy w lodówce, czy w chłodni i później je rozrzucał no już w takich miejscach, jakieś tutaj akurat w przypadku Juanity to było jakieś wysypisko śmieci. No tu jeszcze można dodać, że Juanita była widziana poprzedniego dnia, to znaczy dnia poprzedzającego znalezienie jej zwłok, rankiem była widziana w nocnym klubie. Także te informacje policja posiadała. Zwykle przestępcy, właśnie tacy specjalizujący się w zabijaniu kobiet pewnego zawodu, tak jak to robił ten londyński Kuba Rozpruwacz, no i jak wydaje się, robił to też morderca z tej autostrady B1. Zwykle kierują się tym, że tego typu ofiary raczej nie będą poszukiwane przez rodzinę, bo te więzy rodzinne no, często są w tym przypadku słabsze. No, poza tym no, innym powodem jest to, że niejako
ofiary no, same szukają kontaktów z tym przestępcą. No, jeszcze oczywiście nie wiedzą, że to jest przestępca, no, ale większość kobiet raczej nie udawałaby się w jakieś ustronne miejsce z mężczyzną i jeszcze o jakiejś porze nocnej. Natomiast no, kobiety wykonujące ten zawód robią to bez oporów, co no, ułatwia, w cudzysłowie powiem, pracę takiemu mordercy. No ale w przypadku więzi rodzinnych, tutaj akurat w przypadku Juanity, to nie sprawdziło się, bo tutaj ona miała silne więzy rodzinne i tutaj ja dam dokładniejszy link w opisie, tam jest po angielsku link dotyczący pogrzebu Juanity. Ten pogrzeb był bardzo wzruszający, licznie był uczęszczany i na pogrzebie były liczne przemówienia członków rodziny również, no i przemówienia też pastora. Tutaj dla rodziny bardzo bolesne było, że nie znaleziono głowy, no i ofiarę trzeba było pochować się bez głowy. Natomiast no, pastor w kazaniu mówił, że przecież Bóg wie, że, gdzie ta głowa się znajduje. No i to trochę pocieszyło rodzinę, bo później jedna z ciotek Juanity mówiła, że no rzeczywiście jeszcze ich sytuacja nie jest najgorsza, przynajmniej jakieś tam szczątki mają, natomiast no są niestety osoby, które muszą swoich bliskich grzebać w ogóle tylko symbolicznie, bo nie ma ciała. Głowa zresztą znalazła się miesiąc później, 24 października, i była zapakowana w reklamówce. Także tutaj należy przypuszczać, że ten morderca tą głowę już podrzucił później. Odnalezienie głowy pozwoliło na ustalenie przyczyny śmierci, a było to uderzenie tępym narzędziem. Krótko przed Bożym Narodzeniem roku 2005 zaginęła 18-letnia Viola Swartboy. Ona też zajmowała się tym samym, czym poprzednie ofiary, i jej zwłoki odnaleziono w miejscowości Rehoboth, to jest na południe od Windhoek i też mniej więcej w tej okolicy, gdzie pozostałe ofiary. Natomiast tutaj była już różnica, dlatego że o ile poprzednie zwłoki były porzucane na śmietnisku i zdradzały takie objawy, że były przedtem mrożone, także one nie były w stanie jakiegoś silnego rozkładu, to tutaj te zwłoki Violi były w stanie rozkładu i były one przykryte w płytkim grobie, były zakopane. Więc tutaj to morderstwo nie zawsze jest łączone z tymi poprzednimi morderstwami. Także niektóre źródła nie podają go jako przykład zabójstwa dokonanego przez rzeźnika z autostrady B1, natomiast w innych źródłach z kolei tak to jest postrzegane. No i w tym czasie, kiedy dokonano tego odkrycia, no to tutaj raczej te sprawy już zaczynano pomału łączyć, chociaż no, takiej pewności oczywiście nie było. No, tutaj się różnił też w przypadku tych dwóch pierwszych ofiar, różnił się modus operandi, czyli sposób działania zabójcy, ponieważ w pierwszym przypadku ofiara była uduszona, w drugim przypadku była uderzona tępym narzędziem, no ale oczywiście tutaj pewne sytuacje, sposób zadania śmierci, no to często wynikał z jakichś okoliczności, więc to wcale nie musi być, że każdy seryjny morderca musi dokładnie w taki sam sposób zabijać ofiary, no i czy nawet nie jest powiedziane, że musi zawsze w taki sam sposób pozbywać się zwłok, chociaż no tutaj właśnie te podobieństwa były. Policja wyznaczyła nagrodę dla osoby, która
pomoże schwytać sprawcę w ten sposób, że udzieli takich informacji, które doprowadzą do zidentyfikowania sprawcy. No ale to nic nie pomogło, dlatego że no, takich informacji nikt nie udzielił i sprawca pozostał nieznany. No ale za to już od 28 grudnia 2005 roku, no to przez pewien czas był spokój i już dalszych części ciała niekompletnych nie znajdowano, aż do 2007 roku, do czerwca, kiedy to już znaleziono tułów bardzo profesjonalnie rozkrojony. Tutaj podkreślam to, że właśnie mówiło się o rzeźniku, a nawet później zaczęto mówić, że może być sprawca też lekarzem, chirurgiem, dlatego że tutaj no, te zwłoki były bardzo rozczłonkowane precyzyjnie, także na pewno no, musiał robić to fachowiec, tak przynajmniej uważano. I w czerwcu i lipcu odnajdywano kolejne części ciała. Ja już tam nie będę może szczegółowo opisywać, co, gdzie, kiedy znaleziono. W każdym razie tylko skrótowo powiem, że to były części ciała należące w sumie do trzech kobiet, spośród których dwie nie zostały zidentyfikowane, tylko wiadomo, że to były dwie różne kobiety, ale nie udało się zidentyfikować, mimo że tam nawet głowy znajdywano, więc teoretycznie by to było możliwe, no ale z jakichś względów ich nie udało się zidentyfikować. Natomiast trzecia z tych kobiet została zidentyfikowana i była nią 36-letnia Sanna Helena Haroes czy Garoes, nie wiem z jakiego to języka, więc nie wiem jak to dobrze przeczytać. Sanna urodziła się 14 grudnia 1970 roku, więc w chwili śmierci no to miała 36,5 roku. Z samych dat no to niektórzy podają 37 lat, no ale to wynika z tego, że po prostu nie znają miesiąca urodzenia. Sanna została zidentyfikowana przez swoją matkę. Ta matka się nazywała Lena Engelbrecht i miała 66 lat. Tutaj takie informacje znalazłam. I zidentyfikowała ją po śladach po ranie postrzałowej na udzie, bo z tego wynika, że jakoś wcześniej musiała być postrzelona właśnie i stąd po tej bliźnie udało się rozpoznać. Sanna była też zawód taki jak tutaj większość z tych kobiet znalezionych uprawiała, natomiast była ostatni raz widziana w takiej restauracji. Tutaj Państwu powinien się planik pokazać i tam jest ta restauracja, to jest Zum Wit, tak się nazywa i ona jest na Independence Avenue. Tutaj Państwo przy okazji zobaczą, jakie tam Windhoek nazwy ulic są, więc tam no, różne postacie są tutaj czczone, że tak powiem. No, jest z tego starej epoki kolonialnej, no to jest tam ulica Bismarka również, no ale są też właśnie ci nowi w cudzysłowie bohaterowie, czy no raczej antybohaterowie też, także, no ale to już taka dygresja. Natomiast wracając do Sanny Haroes, to ona była właśnie ostatni raz tam widziana 13 czerwca 2007 roku, a pierwsze fragmenty ciała były znajdywane 17 czerwca. Tutaj jeszcze dodam, że metoda była podobna, dlatego że te fragmenty ciała były no, tam zwykle pakowane w reklamówki i tam
przy śmietnikach, na śmietniku znajdywane. Natomiast były one też oczywiście bardzo starannie pokrojone, że tak powiem. Natomiast jeszcze ważna jest sprawa, że już znajdowano je też w sąsiednich regionach, już nie tylko w tym rejonie, w którym pierwotnie grasował morderca, czyli w rejonie Comas, ale też w sąsiednich rejonach. No i sprawca był poszukiwany dalej. No, okazało się, że no, albo ten sprawca z jakichś powodów przerwał działalność, albo no i wrócił do niej później, no, albo też mamy do czynienia z jakimś naśladowcą, na przykład tamten z roku 2005, no to on już tam na przykład zginął, zaprzestał działalności. No raczej tutaj seryjni mordercy na ogół tak nie zaprzestają działalności i nie stają się uczciwymi obywatelami, tylko no, zwykle przerwanie działalności wiąże się raczej z tym, że sprawca na przykład albo trafi do więzienia za jakieś inne przestępstwo, albo też na przykład zginie, także czy no, wyjedzie w jakieś inne miejsce. No tutaj, ponieważ te części ciała były w innych miejscach również znajdowano, właśnie no, podejrzewano, że może sprawca zmienił miejsce pobytu. Także no, różne na ten temat były wysuwane hipotezy. Tutaj jeszcze trzeba dodać taką rzecz, że Sanna znała jedną z ofiar poprzednich, mianowicie znała tą pierwszą ofiarę, Melanie. I tutaj no, przynajmniej tak twierdzi pewna pani, która no, kiedyś też podobny zawód uprawiała, natomiast no, teraz już nie uprawia tego zawodu, czy już wtedy nie uprawiała w 2007 roku, i ona tutaj występowała anonimowo pod pseudonimem Cici. No i ona właśnie stwierdziła, że tutaj Melanie i Sana znały się. Jeszcze muszę wyjaśnić sprawę, bo ja tam napisałam w tekście, no ale niektórzy słuchają tylko głosu, to chciałam wyjaśnić sprawę Juanity. Ja tam podawałam, że Juanita zajmowała się właśnie też tym samym zawodem, natomiast tutaj jej rodzina zaprzecza temu. No i tutaj, szukając w źródłach, miałam sprzeczne informacje, więc właśnie tutaj się zastanawiałam, bo z kolei Wikipedia na przykład podaje informacje takie, że w ogóle podaje, że było pięć ofiar seryjnego mordercy, nie uwzględnia Violi, tej, która została w trochę inny sposób pogrzebana, i twierdzi, że przynajmniej dwie osoby no, zajmowały się właśnie tym zawodem, o którym tutaj wiemy, o co chodzi. No i jeżeli tutaj były informacje, że zarówno Sanna, jak i Melanie, no i jak i Juanita, no to, ale napisane jest, że o dwóch, no to tutaj właśnie no, rozwiązałam tą zagadkę, że tutaj jednak rodzina Juanity zaprzecza temu, by ona komercyjnie zajmowała się taką działalnością. No prawdopodobnie była to osoba, która na przykład no, lubiła, miała bogate może życie towarzyskie, natomiast no, niekoniecznie musiała to, powiedzmy, robić zawodowo. No ale tutaj no, przyjmijmy, że uszanujmy tą rodzinę, więc przyjmijmy, że jeżeli rodzina twierdzi, że akurat Juanita się nie zajmowała tym, no to nie zajmowała się, więc no, oczywiście mało prawdopodobne, żeby ktoś z rodziny słuchał mojego podcastu i to jeszcze po polsku. No ale różne informacje
dochodzą do ludzi, różne rzeczy się zdarzają, więc tutaj no zresztą uczciwość wymaga stwierdzenia, że rodzina twierdzi co innego niż twierdzą media, co no raczej tutaj można wierzyć też i rodzinie. Policja sprowadziła tutaj ekspertów z Afryki Południowej, aby pomogli rozwikłać sprawę. Tutaj taki zespół zajmujący się psychologią, zespół policyjny, który zajmował się właśnie sprawami profilowania. Także oni byli specjalistami w tej dziedzinie i z południowej Afryki właśnie ten zespół pochodził i sprowadzono ich tutaj do Namibii. No i starali się oni znaleźć cechy sprawcy i ustalić w ogóle, czy to był jeden sprawca, czy może sprawców było więcej, czy też był jakiś jeden sprawca i później naśladowcy, czy też kilku sprawców, którzy działali w porozumieniu. Także tutaj tą sprawę próbowano rozwikłać. No i teraz Państwu zaspoileruję, że tej sprawy nie rozwikłano. Także do dzisiaj nie wiadomo, kto tym mordercą był. No tutaj zresztą łatwo się było domyślić, bo skoro w tytule jest morderca z B1, no to a nie ma nazwiska. No chociaż nie zawsze już podawałam, były sytuacje, kiedy podawałam tytuł, a nie podawałam nazwiska. No ale w każdym razie tutaj sprawca nie został odkryty i to pierwsza moja sprawa, gdzie sprawca pozostaje nieznany do dzisiaj. Co nie znaczy, że nie było podejrzanych w tej sprawie. I tutaj przyjrzyjmy się kilku podejrzanym. Tutaj dwóch takich było poważnych podejrzanych, natomiast no dwóch takich bym powiedziała niepoważnych. No tak to może niezbyt dobrze brzmi, ale tak było. Podejrzany był i to on przebywał w areszcie za inne przestępstwo. Aresztowany został w sierpniu 2007 roku, czyli po tym, jak już te ostatnie szczątki zostały znalezione, i nazywał się Heinz Knirim. Tak to się chyba czyta. Jak ktoś zna niemiecki, to powie, czy ja dobrze przeczytałam, czy przeczytałam źle. I tenże Heinz Knirim przebywał w areszcie za inne przestępstwo, mianowicie był podejrzany o zgwałcenie i usiłowanie zabójstwa 29-letniej kobiety. Heinz urodził się w Niemczech, natomiast w Namibii już od pewnego czasu przebywał i tam niektóre źródła podają, że był obywatelem Namibii, czy był obywatelem, czy nie był, to dokładnie tego nie wiem, natomiast no nie jest to istotne. Istotne jest natomiast, że przebywał w areszcie, nie puszczono go za kaucją, dlatego że podejrzewano go też o związek z tymi zabójstwami. A podejrzewano dlatego, że tą kobietę, którą miał zgwałcić, próbował ją udusić. Tak przynajmniej no, twierdziła ta osoba i o to był podejrzany. Heinz Knirim miał bogatą kartotekę kryminalną, właśnie jeżeli chodzi o przestępstwa natury seksualnej, bowiem już w 1980 roku został skazany za gwałt na dziecku. Z kolei w roku 1995 ponownie został skazany i trafił do więzienia na 7 lat, też za gwałt. No a w październiku 2002 roku znowu dostał wyrok, tym razem 3 lat więzienia i też za gwałt. I tutaj źródła podają, że też to był gwałt na osobie nieletniej, czy na dziecku nawet jest tak napisane. I wtedy
Prawdopodobnie z wolnej stopy odpowiadał, bo zdążył uciec do Namibii, zanim dostał wezwanie do odbycia kary, bo tak to się odbywa, że jak odpowiada z wolnej stopy, no to widocznie, no zresztą u nas też jest taka praktyka, że nie zamykają go od razu z sali sądowej, natomiast, no zresztą to różnie bywa, ale w tym przypadku, no widocznie miał czekać na wezwanie do odbycia kary, no ale już nie czekał, tylko prawdopodobnie w roku 2003 uciekł do Namibii. No i w Namibii tutaj znowu został oskarżony o przestępstwo natury seksualnej też, ale w tym przypadku już nie było dowodów, no i musiał być zwolniony. I domagał się odszkodowania tutaj za to, że był niesłusznie przetrzymywany w areszcie. No i tutaj jeszcze właśnie stwierdził, że niesłusznie był przetrzymywany w areszcie, że w innym wypadku by prawdopodobnie po prostu za kaucją byłby zwolniony. Natomiast ponieważ wiązano go bezzasadnie z tym, że popełniał zabójstwa, no rzekomo miał popełniać zabójstwa na autostradzie, miał być tym rzeźnikiem z autostrady, no to był przetrzymywany w areszcie, no bo sądzono, że przy okazji znajdą jakieś dowody na to, że jest rzeźnikiem z autostrady. Natomiast no, takich dowodów nie znaleziono. Nie wiem, jak się skończyła sprawa odszkodowania, czy otrzymał odszkodowanie, czy nie. No, napisane jest tutaj, że próbował otrzymać odszkodowanie, natomiast no, zasady przydzielania odszkodowań są bardzo różne w różnych krajach. No, w Polsce odszkodowanie zawsze przysługuje, jeżeli ktoś został niesłusznie aresztowany i pozbawiony wolności. Natomiast no, kwestia jest wysokości tego odszkodowania. Natomiast no, kiedyś było takie prawo u nas, że odszkodowanie przysługuje jedynie w przypadku oczywiście niesłusznego aresztowania. No i co to było oczywiście niesłuszne aresztowanie? No to była sprawa dosyć płynna. No i wiele osób po prostu no, spędziło w więzieniu dłuższy lub krótszy czas i nie dostawało żadnego odszkodowania, no ale to się zmieniło już z końcem lat 90. No ale to polskie sprawy, to tutaj nie będziemy na ten temat mówić. Natomiast no, chciałam tylko powiedzieć, że tutaj jak się skończyła sprawa tego, czy dostał odszkodowanie, czy nie dostał, to nie wiem. Natomiast oficjalnie no, uznano, że dowodów na to, że był rzeźnikiem z drogi B1, to nie ma. W związku z tym został z listy podejrzanych skreślony. Natomiast no tutaj oczywiście Państwo mogą mieć swoje opinie i ja przedstawię jeszcze kolejnych sprawców domniemanych. No i tutaj Państwo będą mogli opinię wyrazić. To znaczy właściwie takim poważnym kandydatem, no to jest jeszcze jeden, natomiast tak jak mówiłam, tych dwóch kandydatów, no to zostało już praktycznie dwóch innych zostało wykluczonych. Kolejnym podejrzanym jest Hans Husselmann. Hans Husselmann urodził się około roku 1967, no i miał już za sobą wyrok i to wyrok dożywocia, bowiem w roku 1988 dopuścił się aż dwóch zabójstw. Pierwsze zabójstwo to było zabójstwo farmera, który został przez niego zabity z broni palnej i otrzymał trzy strzały w głowę. Natomiast ciało ofiary zostało później wrzucone gdzieś do rowu. A przy okazji sprawca
zabrał wartościowe rzeczy z auta należącego do ofiary, a auto podpalił. Później tłumaczył się w sądzie, że zabił w obronie własnej, natomiast już no, dlaczego zabrał te rzeczy z samochodu i samochód podpalił, no to już tego nie wytłumaczył. Natomiast czekając na proces wyszedł za kaucją jednak, no to taki jednak był sposób, że mimo wszystko nawet za zabójstwo odpowiadało się na ogół z wolnej stopy. No w każdym razie on wyszedł za kaucją. No i wtedy popełnił drugie morderstwo, mianowicie zabił ochroniarza w hotelu. No i też twierdził, że zrobił to w obronie własnej. Natomiast no, narzędziem zbrodni tutaj był nóż, a także buty, no bo ochroniarz został skopany, zadźgany nożem, także no, też jak na obronę konieczną to dość to wyglądało ostro, że tak powiem. Sąd w każdym razie nie dał wiary, że była to obrona konieczna. No i Hansowi groziła kara śmierci, bo to był rok 1988, więc wtedy Namibia była administrowana przez Republikę Południowej Afryki, no i obowiązywało tam prawo takie jak w Republice Południowej Afryki, no a prawo tam było surowe i za zabójstwo w zasadzie regułą było wymierzanie kary śmierci. No ale w tym przypadku odstąpiono od kary śmierci ze względu na młody wiek sprawcy, on miał 21 lat bodajże, no i skazany został na dożywocie za jedno zabójstwo, 14 lat za drugie zabójstwo i 2 lata jeszcze za rabunek, łącznie to była kara dożywocia. Psycholodzy określili Husselmana jako człowieka inteligentnego, ale niestabilnego emocjonalnie. Natomiast w więzieniu Hans bardzo dobrze się sprawował, był wzorowym więźniem, uczęszczał na kursy, skończył kursy pierwszej pomocy, kursy zawodowe, także bardzo apelowano o to, żeby no, mógł jednak wcześniej wyjść na zwolnienie warunkowe, no bo więzienie ma wychowywać, a nie ma być, kara nie ma być zemstą, z czym no, ja się zgadzam tutaj, że kara nie ma być zemstą, natomiast no, tutaj taka jest refleksja, że problem jest taki, czy należy, no bo zawsze mamy taką wątpliwość, prawda? Kogoś należałoby w zasadzie wypuścić, no bo on się nadaje do życia w społeczeństwie, no ale z obawy, że no może jednak nasza diagnoza jest błędna, więc go nie wypuszczamy. No a druga możliwość jest taka, że ktoś nie nadaje się do resocjalizacji, no ale nie chcemy go skrzywdzić, więc go jednak wypuszczamy. No i teraz, no o ile w sytuacji winien, nie winien, to jest jasna sprawa. Musimy uniewinnić człowieka, który nawet jest winien, ryzykując więc skazanie kogoś niewinnego jest rzeczą gorszą niż wypuszczenie kogoś winnego. No to tutaj w sytuacji zwolnienia warunkowego, no zawsze są jakieś wątpliwości, to już nie jest taka oczywista sprawa i może proszę dać znać w komentarzach, co Państwo uważają za rzecz gorszą. Czy wypuszczenie na zwolnienie warunkowe kogoś, kto na to nie zasługuje, no i będzie dalej popełniać przestępstwa, czy też niewypuszczenie na zwolnienie warunkowe kogoś, kto po wypuszczeniu zachowywałby się bardzo dobrze, byłby wartościowym członkiem społeczeństwa, natomiast no, jest on przetrzymywany w więzieniu, gdzie cierpi nie tylko on, a jego rodzina. No, wbrew pozorom nie jest to sprawa oczywista. W tym przypadku też nie jest oczywista, no bo już powiem, że no, jest on podejrzany o te zabójstwa, natomiast nie jest stwierdzone, czy był zabójcą. No, stanowisko policji jest takie, że on
nie może być wykluczony jako sprawca, natomiast no nie ma też dowodów na to, że jest sprawcą, a jeżeli jest nawet sprawcą, to tutaj no jeszcze policja podejrzewa, że są jeszcze inni sprawcy, także nie on sam, jeżeli nawet był sprawcą, to nie on jeden. No to już tak wybiegając w przyszłość powiem. Natomiast Hans Husselmann wyszedł z więzienia po 14 latach i 8 miesiącach. No i po wyjściu z więzienia, to było w roku 2004, zaczął pracować jako instruktor Centrum Szkolenia Zawodowego, więc też wygląda na to, że się spełniał zawodowo, także stał się tym wartościowym członkiem społeczeństwa. Natomiast to, co zaczęło budzić wątpliwości już, no to jest taka sprawa, że w roku 2007 w czerwcu odebrał sobie życie. Wtedy właśnie wyszły na jaw kolejne zabójstwa tego rzeźnika z autostrady B1. No i tutaj być może właśnie no, obawiał się, że się wyda, że on jest tym rzeźnikiem i dlatego odebrał sobie życie, tak by można było tłumaczyć. Natomiast no, oczywiście nie jest to taki dowód na pewno. Natomiast taką, nawet nie jest to poszlaka, no bo też mógł sobie z różnych powodów odebrać życie. No tutaj jego siostra stwierdziła tylko, że no nie zdradzał żadnych objawów, że ma depresję, czy coś się z nim dzieje. Natomiast zostawił list, ale w tym liście nie napisał zbyt wiele, tylko napisał, że sprawa jego samobójstwa jest sprawą między nim a Bogiem. Natomiast o powodach nic nie napisał. Ale tutaj policja jeszcze ma mocniejsze poszlaki, ale też tylko poszlaki. No jedną z poszlak jest to, że jak doszło do zabójstwa Juanity Mabula, to jeden ktoś tam napisał po prostu listy do policji i w tym liście napisał, że no, zna jakieś okoliczności sprawy. No, policja nie ujawniła treści tego listu, ale w każdym razie coś na temat tego zabójstwa było tam napisane. No i policja zbadała, kto napisał ten list, no bo list to był anonimowy, ale stwierdzono, że tam były ślady DNA Hansa Husselmana właśnie w tym liście. No oczywiście mógł on faktycznie coś wiedzieć na temat zabójstwa i napisać ten list, no a ze względu na swoją kryminalną przeszłość bał się ujawnić policji. No, trudno powiedzieć, no dowód to w każdym razie nie jest. Druga poszlaka jest już poważniejsza, ale też jeszcze nie jest dowodem, że w jego mieszkaniu znaleziono ślady DNA Sanny Garoes, tak, Garoes. I to już jest poważniejsza poszlaka, no ale z kolei Sanna zajmowała się tym zawodem, którym się zajmowała, no więc no, mógł korzystać z jej usług. No, powiedzmy, nie świadczy to o nim, powiedzmy, dobrze i nie przynosi mu to specjalnie chwały, że korzystał z usług takiej osoby, chociaż no, teoretycznie mógł nie korzystać, mógł tam w jakichś tam sprawach innych się z nią spotykać, na przykład w związku tam ze sprawami jakimiś resocjalizacji czy czymś takim, no ale to już spekulacje. No, w każdym razie, nawet jeżeli korzystał z jej usług, no to też jeszcze nie znaczy, że był zabójcą. Kolejna sprawców niepoważnych, tak jak ja ich nazwałam. Jeden z nich to był lekarz. Lekarz, który nadużył alkoholu,
i w takim stanie po spożyciu większych ilości alkoholu prowadził samochód, no i został zatrzymany przez policję. No i jak go tam policja zatrzymała, sprawdzała dokumenty, no to on powiedział: o, tutaj, ja tutaj jestem tym właśnie B1 Butcher. No i policja, no tam zadała mu parę pytań, no ale po przesłuchaniu jednak stwierdzili policjanci, że człowiek ten nie ma nic wspólnego z zabójstwami. Drugi przypadek dotyczy mężczyzny, który dokonywał zakupów w sklepie z sieci Spar. U nas ta sieć też występuje, więc Państwo może kojarzą taki logo z takim świerkiem. No i tam dokonywał tych zakupów i zobaczył gazetę. To był wrzesień 2007 roku, więc wtedy odkryto, jak Państwo pamiętają, te fragmenty, kolejne fragmenty ciał ofiar rzeźnika z B1. No i on wziął tą gazetę i pokazał kasjerce takie zdjęcie, no gdzieś na okładce było dość może sugestywne zdjęcie, bez dbałości o to, że to mogą oglądać osoby wrażliwe. No i pokazał to zdjęcie kasjerce i powiedział: ja to zrobiłem i z panią też to samo zrobię. Kasjerka doznała szoku, zabrano ją nawet do szpitala, potrzebowała pierwszej pomocy, bo tak poważny jej stan był, tak była przerażona i w stanie zupełnego rozstroju nerwowego. Natomiast no, sprawca został zatrzymany przez policję, to znaczy mówię o sprawcy gruźb karalnych, no bo policja ostatecznie uznała, że nie jest on zabójcą, natomiast no, zarzut, który można mu postawić, no to były groźby karalne, no ale tutaj musiało być to z oskarżenia prywatnego, a tutaj no, przyznam się, że nie wiem, czy kasjerka wniosła oskarżenie, czy nie wniosła. O, w każdym razie ten mężczyzna nie miał nic wspólnego z zabójstwami. Tak więc do dziś sprawca pozostaje nieznany, a sprawa pozostaje nierozwiązana. Tutaj policja skłania się bardziej do hipotezy, że było tych sprawców więcej, to znaczy no, ktoś jeden pierwszy popełnił morderstwo i w ten sposób rozdysponował, że tak powiem, ciała ofiar, no a inni już naśladowali i też w podobny sposób pozbywali się zwłok. Natomiast faktem jest, że zabójstwa ustały w roku 2007, to już były ostatnie zabójstwa tego typu. W roku 2010 doszło do podobnego znaleziska, ale nie w pobliżu autostrady, tylko na farmie, więc nieco dalej. I te szczątki nie były mrożone, tak jak te poprzednie, które miały ślady tego, że przez jakiś czas były trzymane w chłodni czy w lodówce, tylko były spalone. Też nie zostały zidentyfikowane. Także ta sprawa zabójstwa z 2010 roku nie jest łączona z tymi poprzednimi sprawami. Natomiast no, ciekawa jestem, co Państwo myślą na ten temat. Czy któryś z tych czterech wymienionych przeze mnie mężczyzn może jest winnym, czy też może ci kandydaci, których nazwałam niepoważnymi, a może właśnie oni popełnili te morderstwa, tylko no, w taki sposób się zachowywali, że policja ich zeznań nie wzięła na poważnie, więc tutaj też pytanie do Państwa, no co Państwo o tym myślą. A ja już dziękuję Państwu za uwagę.
Przepraszam tutaj za poślizg, bo staram się, żeby te podcasty były mniej więcej co 2 tygodnie, no a tutaj miałam no, taką sytuację w poprzedni weekend, że nie mogłam nagrywać, bo to najwięcej w weekendy nagrywam, no i nie mogłam tutaj dokończyć, także dopiero teraz ten podcast się Państwu ukaże. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia. No i proszę pisać w komentarzach, może jakie inne sprawy mogłabym poruszyć, no, dotyczące Afryki. Może nie tylko południa Afryki, może jakieś inne części Afryki. No może coś Państwu przyjdzie do głowy, to proszę dać znać w komentarzach. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę i przyjemnego weekendu życzę.